Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy Lukas, a to jest kolejny odcinek z FIFA 16. Po długiej przerwie jest dzisiaj ze mną Światek. A witam bardzo serdecznie. No i gramy sobie rewanżowy meczyk. Pierwszy mecz graliśmy u Świadka, więc oczywiście macie w komentarzu link do kanału Świadka. Możecie sobie ten meczek zobaczyć. Jak najbardziej były naprawdę bardzo... Oj, bardzo duże emocje były. No właśnie. Dobra, lecimy, jaki był wynik? Zaczynamy. To sobie zobaczcie. Dole tam się wyjuchce. Generalnie nagrywamy to w momencie, gdy Legia walczy o Ligę Mistrzów i niestety u siebie przegrywa 1-0 już. No ale cóż, mam nadzieję, że wywalczą. No jednak fajnie byłoby zobaczyć w końcu polski klub w Lidze Mistrzów. Dokładnie. Po tylu latach. Bo to dzisiaj 20. rocznica mija, jak to grało. Tak. Górnik Zabrze, jeśli dobrze kojarzę. Okej. Widzę, że zaczynamy jak ostatnio. Ale powiem ci, że mi takie strzały to ogólnie zawsze nie wchodzą. To one jakoś tak zawsze albo 2 metry od bramki, albo 5 metrów powyżej bramki. Ja mam takie szczęście, zrobiłem. Dobra, odrabiamy teraz. Popatrzmy na rezultat. 1-0. No, widzę, że nie będzie ciekawie. Nie będzie łatwo, tak. Bo jednak gram klubem z trzeciej ligi w sumie angielskiej, więc postaram się powalczyć, ale nie wiem, czy mi się uda. Dobra, lecimy. Dobra, ładna akcja. Hanson. Oj. Dobra, jest. No, będzie gol. Ale strzał. Normalnie niech cię... No ale na bramce jest twój ulubiony. Tak, wiem. Właśnie dlatego wydaje mi się, że nawet jeśli dojdę do jakichś okazji strzeleckich, to te strzały będą na tyle chillowe. Nie! O, proszę, jednak musiał coś wyciągnąć. Rozpoczynali rzut rożnego. Dobra. Uderzenie głową. O jest. No. Troszkę zabrakło. Dobra. Ale dlaczego? No to czemu to przerzucił do plecy? Dobra. Walczymy, panowie. Ależ niesamowita taka obrona. Dobra. Marszał. Okej, mamy marszala, który no, jest zbyt wolny. Niestety jest zbyt wolny, ale cwaniactwem tutaj się popisał. Nie można powiedzieć, że nie. A dlaczego tak? Strzela! Tak jest! Bradford wyrównuje. Jezu, masakra. Czyli tak jak u ciebie się zaczyna praktycznie, no. No, można tak powiedzieć. Ja dopiero wyrwałem u mnie pod koniec późno, jakoś, bo to w drugiej połowie jakoś. Tak, dokładnie. Ale lepiej dla odcinka, bo to zapowiada spore emocje. Jest remis. Dobra. Czekamy na rozwój wypadku. Jest. Lam. O, proszę. Robił troszkę. Dobra. Piłka poza linią. Bardzo niecelne, bym powiedział. Bardzo. Dobra, lecimy. Raz. No ty! Ale puścił marszala. Ale idzie dzik. Dzik jest dziki. Dzik jest zły. Dziś nie walnie między kły a kapusówki. Dlaczego Neuer to puścił? Gdzie to było tak blisko bramki, to ja nie mam pojęcia. To jest Neuer, on tak ma czasami właśnie. O Boże. Walczyć o tą piłkę, panowie. Pokażcie, że potraficie z lepszymi wygrywać. Dobra. Dawid Alaba. Ajajaj, to już nie wyszło kompletnie. O, Anderson! Sędzia przerywa grę słusznie. Bardzo ładnie. Rzut wolny przeciwko Bayernowi. Dobra, to grajmy. Ale wypuszczenie Andersona, nie mam pytań. Będzie szansa na bramkę. Dobrze. Ale co z tego? Panie kolego, dobra. Dlaczego oni tak? Lewy tutaj nie popisał się w żaden sposób. Ja myślałem, że to mój bramkarz wychodzi teraz. Co mi się ciepło zrobiło. Niestety to nie był twój bramkarz. Dobra, Marszal doszedł.
O proszę, dochodzą do tych główek jednak. Wydaje mi się, że tu będzie lipa, jeśli chodzi o to. Czemu nie doszedł do tej piłki? Faul był, panie sędzio. Dobra, dobra, tego nie było. Okej. Kryjemy, kryjemy, panowie. Bardzo, bardzo dobrze. Hansen! A, kijowe podanie. No, jeszcze, a, jeszcze sfauluj, dostań czerwoną kartkę. A idź pan w pizdu. To jest karny? Nie, ja sfaulowałem, bo leżałem na tyle. Troszkę we mnie wszedłeś po prostu. Jak ja już leżałem na ziemi. Oczywiście odgwizdał to jako faul. Dobra. No. No, okej. Okay. Za mocno. O, bardzo dobre podanie. Bardzo dobre podanie. O, to było bardzo dobre. Tak, no moje jeszcze lepsze, myślę. What the... Ale wypuścił. Marszal? Nie, Hansen. Nie, Hansen. Hansen? No, uderz tu! Jezu! No, prosto w Neuera, prosto w Neuera. No, myślę. Człowieku. Dobra, bardzo ładnie dla nas. Jest coś nie tak chyba. Marszal? Tutu! Co z tego, że próbował? Co z tego? Dobra, bardzo dobre podanie. Po raz kolejny. Nie wierzę w nich. Okej. No! Tak, tak jak i moje podanie było wręcz idealne, bym powiedział. Okej. Walczcie, walczcie, panowie! Do końca pierwszej połowy, chociaż pokażcie, że potraficie walczyć! Ale ładnie tutaj. Ale nie zrobił. Ale ładnie zablokował. Dobra, jest. No. Marszal. Marszal! Ale tu wypuścił Clarka. Ale tu wy... Co z tego, skoro jest Alaba? Jeden z najlepszych na pewno obrońców w ogóle w lidze niemieckiej, jak i na pewno na całym świecie. No, 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 no. Mario Götze. Aka zdrajca. Bardzo ładnie to zrobił. Bardzo ładnie, wszedł czyściutko. Nie! O, prosto. Williamsa. Lewy prawie tutaj. No, okej. Gdyby nie było tego Alaby, mógłbym powalczyć, ale... Ale niestety. Tak, wywrócił się swój o swego. Podał jeszcze do przeciwnika. No, mądrze. Mądrze. A, co no, zrobił? Na szczęście ten strzał był... Nie wiem, czemu on tego Benatti nie zostawił, ale... Dobra, pierwsza połowa w sumie, powiem ci, że ciekawa, ciekawa, bardzo wyrównana po raz kolejny. Emocje były, no. Dobra, lecimy. No i zaczęło się drugie 45 minut. Czemu no tak? lecz. Dobrze, Clark. A czemu tak jak no. samograja teraz no. zacząłeś? Ja tu wie, ja nie mam na co się... Neuer, goń to, goń to! Ja nie mam na co tu pa... Aha, okej. Okej, nie wnikam jak on to puścił, naprawdę. Co za ziomek. Aha, myślałem, że obrońca już żaden nie został. No, bierz to, Marszal. Marszal to widzę, że i w obronie, i w ataku... Tak, on się wraca cały czas, no. Taki aktywny jest bardzo. No. Hansen. Niestety. Nie dał rady się tam przepchać. Bardzo dobra. Bieraj. No, świetna robota. Ribery. No, dobra, wiesz, bardzo ładnie. Wypchany przeciwnik. O, lepiła. Ajajajajaj. Tego ten tutaj, kurczy, Neuer tak wysoko nie wyszedł. Dobra. Dojdzie, dojdzie, czy nie dojdzie? Wyjdzie. A. Bardzo ładnie. Piłka natychmiast wybita. Dobra. Nieważne jak, ważne, że wybita. Oddalone troszkę. Zagrożenie. A Clark! Ile ich tu jest? Przeszedł. Ale to przeszedł. Marszal. No, podał sobie. Wysunął sobie po prostu idealnie. Ależ fatalne podanie. Piłka praktycznie okay. Przeciwnika. Zdecydował się na strzał.
Prosto w złapał to bez trudu. Tymi strzałami to można co najwyżej postraszyć, ale dziecko na bramce. Piłka wzdłuż linii bocznej. Niestety, no. Ma wrzut z autu na wysokości pola karnego. Benatia. No. Lewandowski. Teraz Lam. To Lama, który... Nie jest sam. Proszę. O proszę. Stały fragment. Jak to wykorzystają? O proszę. Postarał się tutaj. To mi niestety nie wychodzi nigdy, ale dobra. O, bardzo dobrze, wybita. Alaba oczywiście. Jakby tutaj, kurde, to przejął. To mogłoby być ciepło. Bardzo bym powiedział nawet. O tak. A teraz będzie jeszcze cieplej. O tak. Alaby nie ma na obronie, no. Bez Alaba i tak zrobili co chcieli, ale to... No, powiem, że dosyć mocno wszedł po tą piłkę tam. A, okej, okay. Oczywiście bez faulu znowu. Niech będzie. Moi się cały czas widzę, że tak wywracają troszkę od twojej. Lewandowski. Tam chyba troszkę od Bruce'a Lee się ktoś uczył. Dobra, wejdź. Dobrze, bardzo dobrze, Ribery, dziękuję za podanie. Aha, jeszcze rzut o kartkę, okej, dzięki, not. A, to twój, myślałem, że mój. Tak, mój. Za ten ślizgam, co tak niefajnie dosyć wszedłem. Murawa była mokra, mi się wydaje, dlatego tak było. Też tak sądzę. Ale gdyby murawa była mokra, to te piłki z daleka by wpadały, jakby chciały, no nie powiem, że nie, ale... No i mamy czarno na... Miałem mokro przez chwilę tutaj w tej sali. Porówno oba zespoły, to jest naprawdę mecz walki. Nie, no okej. Czterech obrońców i widzę, że ich kupu nie ma tutaj szans na przebicie się. Jest szansa. Ooo, ładnie to wykończył. Jakim cudem bramkarz może zrobić tak odsłonięty krótki słupek? Ale powiem ci, że jak ja kiedyś grałem w tym, w piłkę, to ja też tak robiłem. Na początku. Ale przecież to jest... No bo przeważnie, no przeważnie się kryje krótki słupek, nie? No właśnie się bardzo zdziwiłem tym, co on zrobił. No ale dobra, no niech mu będzie. Niech mu będzie, uznajmy, że zrobił to, co uznał za lepsze. No i dla. Nie! Nie wierzę. Oni już sił kopać nie mają. I to dosłownie. To jest karygodne. Bierz, dobrze. Bierz. Ale czemu tak? No, co to było, Clark? Jak? Ja się pytam. Ribery. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Dwie sytuacje w końcówce mieli takie, że to poezja. No. A nie, no po co uderzyć w ogóle w światło bramki przecież, nie? A patrz teraz. Alaba wchodzi i robi co chce. Czyści piłkę niczym sprzątaczka korytarza, no. O Boże. No, okej, jeszcze bardziej... Celne podania mogły być. No moi też świetnie. No już blisko pole karne. Genialne podania. Myślę, że jeśli chodzi o skuteczność podań, jak i moich, tak i twoich, to jest ona równa mniej więcej zeru, ale to tylko moje spostrzeżenia takie. Boże, myślę, że... A teraz będzie fajna akcja, patrz. Leć Hanson. Ale dlaczego jedną stroną tylko lecicie? No i gdzie to podanie, no? Marszal lata po całym boisku, teraz już w ogóle się nie ma. Nie wierzę. Ta jest. I to chyba była kropka nad i. Tak
mi się wydaje, tak mi się wydaje. No ale no cóż, no, wydaje mi się, że i tak jak na klub, tak jak mówię, z trzeciej w sumie ligi angielskiej dosyć długo walczył. To uderzenie! To uderzenie w powietrze. To było normalnie chyba warte zapisania gdzieś w kalendarzu. Bo myślę, że nikt tak dawno się nie minął z piłką. Chyba, że o czymś nie wiem. No i koniec. Nie, spalony. Co? Wolny, ale... A, wolny. Nie wiem nawet gdzie, kiedy i w ogóle, ale dobra. Wow, ale bomba! Ale bomba! Deszcie, coś w końcu z tego rożnego. A, okej, okay. Bardzo dobre podanie. To chyba będzie na tyle. Myślę, że będzie... O kurde, jeszcze jakby tutaj strzelił. Oluj, nie tak chciałem. No, przyjęcie było, bym powiedział, fatalne, ale... O, tak jest. Dobra. Tak. Tak więc, Mojkan, dziękuję wam za uwagę. Dziękuję Świadkowi, że zechciał ze mną zagrać i nagrać ten odcinek. Również dziękuję. Oczywiście link do Świadka macie poniżej, jak i zapraszam was na kanał Świadka, bo tam nasz pierwszy mecz właśnie do obejrzenia. Tak więc dzięki, Światek. Dziękuję również. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos.